Witam. Czym mogę pomóc? Bo ja chciałam zmarnować sobie życie. Jak to zrobić najprościej? Najlepiej. Uzależnienie. Uzależnienie. Na początek zajarajmy i wypijmy co nieco. A potem zapalmy marychę i wciągnijmy Helenę. No, a może bardziej coś na czasie? Mam! Pęty, to znaczy dopalacze. Dopalacze, młody człowieku. Nic tak nie zmarnuje ci życia, jak dopalacze. Zadziała? Gwarantowane. Popadniesz w długi, będziesz agresywny, przestaniesz się kontrolować. A nawet gdybyś z tego wyszedł, i tak do końca życia będziesz wrakiem człowieka. Serdecznie polecam. Nic ci tak życia nie zmarnuje, jak dopalacze. Narkotyki oraz, dziękuję bardzo, inne używki wyniszczają nasz organizm. A zdrowia, jest to bardzo powolne, ale nieodwracalne. Jest to chwilowa przyjemność, więc możemy to nazwać wpływem, dlatego że to chwila zapomnienia, tu też odczucia jakieś ekstazy, radości, żałcia. Zapominamy wtedy o problemach. Tak. Pozorna wolność, jak to rozumiecie? Dlatego, że osoba, która bierze, ma wrażenie, że jest wolna, że się wyzwala, a tak naprawdę popada w sidła rogu. Czyli to jest takie... pozorne. Zapętlanie się. Tak, dokładnie. Pewna negatywna aspekta jest śmierć. Również pozorna dojrzałość jest idealnie płona, bo dlatego, że osoba, która bierze, ma wrażenie, że jest dojrzała, że jest doroślejsza, a tak naprawdę zachowuje się dziecinnie, bo nie widzi negatywnych skutków. Często przez różnego rodzaju nauki zrywają się kontakty międzyludzkie, rodzinne, partnerskie, przyjacielskie. Czyli zerwanie więzi, tak? Podwyższenie własnej wartości. On się odczuwa jako lepszy przede wszystkim. Nie odczuwa wtedy strachu. Oraz nowe doświadczenia. Są to nowe doświadczenia oraz doznania. Nieodczuwanie strachu jako wtedy, kiedy zażyje narkotyk. Z perspektywy tej osoby, nieodczuwanie strachu jest tym plusem. Tak, często właśnie przez to bierze. Mówię więcej rzeczy na minus niż na plus. Pierwszą jest, są choroby psychiczne. Tak. To narkotyki, alkohol i inne używki powodują po prostu zmiany w nas. Mamy problemy ze zdrowiem, na przykład z sercem, ale także zmienia się nasz wygląd zewnętrzny. Staje się, nie wiem, na przykład chudsi, bardziej nasza twarz, jak ktoś się starzeje. Pogorszenie się sytuacji finansowej, żeby brać, żeby pić, a mieć pieniądze. No i popadamy w długi, albo na przykład posuwa nas to do kradzieży, do przestępstw. W rodzinach często, podajmy przykład, na przykład taty, który pije, on woli pójść stracić na alkohol, niż na przykład dzieciom kupić chleb czy cokolwiek. Książki, one cierpią, a on sobie sprawia chwilową przyjemność tym. Kolejną jest agresja. No bo na przykład po narkotykach wzbudza się w nas agresja, trudno się dogadujemy z innymi ludźmi, no jakieś słowo, gdy na przykład no, nie mamy dostępu do narkotyków, jesteśmy na tak zwanym głodzie, to jakieś słowo najmniejsze powoduje w nas agresję i my jesteśmy zdolni do różnych czynów, nawet do zabójstwa. Nihilizm, czyli zmierzanie donikąd bezcelowość. Bez narkotyków czy bez alkoholu nasze życie nie ma sensu. Po prostu wiemy, że my już potem do nikąd nie zmierzymy. Takie bezsensowność, po co nam dalej bez narkotyków, albo to nudne, bo to nic nie wniesie w nasze życie. Skrzywdzenie innych ludzi. Na przykład w rodzinie, której rodzice piją, czy tam jeden rodzic pije, krzywdzimy własne dzieci, bliskich, odsuwamy się od rodziny, wykluczamy się poza niej, nie chcemy od niej pomocy, często nie zauważamy tego.
czujemy się tacy zdani sami na siebie, a w rzeczywistości inni chcą nam pomóc. Nie dostrzegamy, że ktoś, w ogóle nie jesteśmy w stanie dostrzec, że ktoś wyciąga do nas rękę. Tak. Uznanie używek za jedyną przyjemność, czyli że gdy zerwiemy z nogiem, to już mamy taką świadomość, tą psychikę, że tylko właśnie narkotyki, czy alkohol, czy tam inne rzeczy, one jedyną nam przyjemność sprawiały i my nie mamy takiego racjonalnego dostrzegania przyjemności z innych rzeczy. Mm-hmm. To było najważniejsze i po co nam żyć, po co w ogóle wszystko, jak bez tego to my jesteśmy smutni, szarzy i nic się w naszym życiu nie dzieje. Pozytywną rzeczą jest poznanie zachowania ludzkich oczu w obliczu problemu. Gdy mamy problem z uzależnieniami, to wtedy przekonujemy się na ludziach, na naszym otoczeniu. Czy oni nam pomagają, czy oni nas wykluczą od siebie, odsuną. No bo nie oszukujmy się, gdy często bywa tak, że gdy dowiemy się, że na przykład jakiś tam nasz przyjaciel, on bierze narkotyki, to my się od niego odsuwamy, bo stwierdzamy, że on jest jakiś inny, że on jest chory, że on tak jakby... Spory zagrożenie dla nas. Trenowany. Bo gdy z tym zerwiemy z nogiem, to my wtedy mamy racjonalne poznanie. Aha, czyli mówisz o zerwaniu z nałogiem. Tak. Że kiedy ja zrywam z nałogiem, to dopiero mam szansę faktycznie adekwatnie ocenić rzeczywistość, że jestem, tak? Jak jest z tymi moimi bliskimi, czy oni mi pomogą, czy nie. Tylko ja wiem, że czasem jest po prostu bardzo trudno. I kolejny na minus to jest narastanie problemu. Mhm. To niewątpliwie uzależnienia powodują, że my popadamy w błędne koło. I że coraz więcej jest tego, tak? Tak. Chcemy je rozwiązać, ale no, nie udaje się nam tego, jeszcze więcej się narasta tego wszystkiego. Po pierwsze, w sumie czemu to jest plus, bo jest poczucie dojrzałości. Dlatego, że osoba, która na ziemi czuje się tak bardziej dojrzała, chociaż to jest tylko pozorne. Tak. Dla tej osoby to jest coś super. Bo to poczucie dojrzałości jest z perspektywy osoby, która wzięła w danym momencie. Natomiast perspektywa otoczenia niekoniecznie, prawda? No i tutaj jest jeszcze, mamy taki zdecydowany minus, bo to jest brak celu w życiu. Dlatego, że osoba, która bierze, nie myśli już o niczym innym, tylko o tym, żeby na przykład brać, pić. Czyli nawet jeżeli jakieś cele były, to co się z nimi dzieje? One zniknęły, bo to wszystko zastępuje potrzeba... To znaczy życie jest skoncentrowane na poszukiwaniu na przykład możliwości zaspokojenia dnia głodu. I mamy także chwilową satysfakcję, która też jest w tym przypadku plusem. Kolejnym plusem jest także akceptacja wśród uzależnionych, bo jednak w tym środowisku, które także jest uzależnione, się ta osoba czuje dobrze. I czuje tak jakby, że ma przyjaciół i jest akceptowana. Mhm. Brak możliwości znalezienia pracy, bo no, nie ukrywajmy, że nikt nie chce osoby, która jest uzależniona jako pracownika. I też mamy na plus i no, to jest także właśnie chwilowe oderwanie się od problemu. Tak. Bo kiedy się bierze, nie wiem, pije, to się no, nie myśli o tych problemach, się zapomina. I teraz mamy bardzo negatywne, bo uzależnienie kieruje życiem. Osoba uzależniona nie jest w stanie w sumie myśleć o niczym innym, tylko o tym, żeby się zaspokoić. Czyli nie ona decyduje o swoim życiu, tylko jej nauk tak naprawdę ją przez życie prowadzi. Tak, kolejnym minusem są problemy finansowe. Tak. Dlatego, że uzależnienie kosztuje. I czasem po prostu się już ludzie biorą kredyty, kradną, tylko po to, żeby mieć na przykład narkotyki. Uzależnienia powodują także kłopoty ze zdrowiem. Na przykład mogą też być także kłopoty psychiczne, bo to także się do tego wlicza. Kolejnym minusem jest także wykluczenie ze środowiska, bo to środowisko w sumie, w którym chciały te osoby być, to ono i tak ich wykluczyło właśnie z powodu tego, że są uzależnione. No i tutaj mamy także śmierć, bo uzależnienia potrafią do tego doprowadzić. I tutaj mamy jeszcze cechę w sumie dodatnią, bo krótkotrwała przyjemność, ale to też jest krótkotrwała. Dalej jest zaspokojenie ciekawości, krótkotrwałe szczęście. Jeżeli chcemy dostać się do jakiejś grupy, to musimy być jakoś zaakceptowani przez tych ludzi. I tutaj jest też, jak zaczniemy brać na przykład narkotyki, to ci przyjaciele nas zaakceptują,
Potem następuje pogorszenie kontaktu z najbliższymi, na przykład z rodzicami, i powstają różne kłótnie i też następne problemy od tego. Dalej trudności z samoopanowaniem. Bierzemy te narkotyki, to następuje wyniszczenie organizmu. I to mamy utratę zdrowia, kłopoty z zdrowiem, prawda? Właśnie potem mamy choroby i zagrożenie rzeczywiście. Zobaczcie, co tutaj napisaliście i zobaczcie, ile jest po stronie plusów, ile jest po stronie minusów, gdzie jest więcej. Po minusach jest więcej, przy minusach jest więcej, ale dużo jest też na plus minus i też całkiem sporo jest plusów. Chwilowa przyjemność, zapomnienie, chwilowa, zaspokojenie ciekawości, akceptacja przyjaciół, to są takie bez, prawda, pozorna wolność, to nawet plus minus, chwilowe oderwanie się, chwilowe spełnienie, pozorna dojrzałość, krótkotrwała przyjemność, nowe doświadczenia, nieodczuwanie strachu. Jak byście odebrali te plusy? Co to są za plusy? Mam takie wrażenie w ogóle, jak mówiliście o tym, że to tak jakby był taki chwilowy, cały czas jest o krótkotrwałości, chwilowości, o pozorach mówicie, prawda? Że jest to plus chwilowy, pozorny. Ale nie da się ukryć i temu nie możemy zaprzeczyć, że na pewno doznają osoby też przyjemności w tym momencie, kiedy biorą narkotyki albo piją alkohol, albo używają dopalaczy, że czują ten power, to o co im chodziło, że czują się z tym dobrze. I temu nie możemy zaprzeczyć. W trakcie waszej pracy wskazywaliście, że stosowanie różnych używek przynosi korzyści, ale też straty. Dostrzegliście też, że strat jest więcej, a zysków jest mniej i na dokładkę są krótkotrwałe. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ludzie są gotowi do ponoszenia tych strat? Przecież trudno ich nie dostrzec. A może zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to jest, że odczuwa się przyjemność po zażyciu określonego środka. Przecież narkotyk sam nie działa. Musi coś robić. Najprawdopodobniej coś robić z mózgiem. A konkretnie powoli go uszkadzać. I jest to jeden z czynników uzależnienia. Proces uzależnienia jest bardzo złożony. Obejmuje on czynniki biopsychospołeczne. Czynnik biologiczny polega na uodparnianiu się, czyli wygaszaniu w mózgu receptorów, czyli tak zwanych odbiorców sygnałów chemicznych, które znajdują się w zakończeniach komórek nerwowych. No i tak na przykład ta pospolita i często przez młodzież uważana za nieszkodliwą marihuana też uszkadza mózg. Musicie pamiętać o tym, że każde doznanie emocjonalne jest reakcją elektryczno-chemiczną. Impuls elektryczny pobudza komórkę do uwalniania neurotransmitera, czyli możemy ją nazwać chemiczną drobiną szczęścia. Ta drobina przechwytywana jest przez receptory, czyli odbiorców drugiej komórki. W tym przypadku THC nadmiarowo pobudza komórki nerwowe do wydzielania dopaminy, to jest w tym momencie taka nadprodukcja, co daje efekt rozluźnienia i euforii. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, gdzie jesteście właścicielami jedynej fabryki, która produkuje wysokiej klasy skutery. Drogie, ale dobre. Nagle na wasz rynek ambitny Chińczyk wprowadza sprzęt zbliżony jakościowo do waszego, ale za kwotę kilka tysięcy niższą. Pytanie do was, co kupią ludzie? Ten sam proces degradacji zachodzi w mózgu. Specjaliści nazywają ten stan wzrostem tolerancji. Oznacza to, że aby dobrze się czuć, normalnie funkcjonować, musicie wypełnić rynek, to znaczy mózg, sporą ilością THC. Brak towaru powoduje załamanie się rynku i złe samopoczucie. Kolejny czynnik uzależnienia to czynnik społeczny. Możemy określić go jako dostępność substancji oraz akceptacja, czyli przyzwolenie środowiska na jej używanie. Te elementy społeczne mogą współdecydować o tym, czy dana osoba w ogóle sięgnie na przykład po marihuanę i będzie kontynuowała jej używanie. Następny, trzeci czynnik to czynnik psychologiczny. W tym przypadku mówimy o tak zwanym warunkowaniu klasycznym, czyli na przykład łączenie przyjemności palenia
z THC z konkretną sytuacją, miejscem, osobą. Jest to pamięć narkotyku. Tak na przykład piątkowy wieczór uruchamia chęć zapalenia, czyli potrzebę rozluźnienia się. Ważną rolę odgrywa tu też modelowanie, czyli naśladowanie zachowania innych osób, no, zwłaszcza takich, które postrzegamy jako niezwykle atrakcyjne, sympatyczne. Większość osób przyjmujących substancje psychoaktywne, takie jak alkohol, nikotyna, marihuana czy inne narkotyki, ma wrażenie, że problem uzależnienia ich w ogóle nie będzie dotyczył. No, najczęściej dlatego, że mają silną wolę i wiedzę, co robią. Narkotyk oszukuje. Każdy użytkownik koncentruje się na przyjemnościach, nie patrząc w ogóle na konsekwencje. Musicie wiedzieć, że potencjał uzależniający THC jest 13-krotnie wyższy u osób między 13 a 14 rokiem życia niż u osoby, która ma 21 lat i więcej. Oznacza to, że w waszej grupie wiekowej 65 osób na 100 używających marihuany może się uzależnić. Młodzi ludzie sięgają po jakieś środki uzależniające wtedy, kiedy chcą po prostu spróbować. Bardzo często to jest tak, że po prostu eksperymentują i to jest też normalne. To jest takie, no w tym wieku młodzieńczym próbujemy różnych rzeczy, prawda? Nie znaczy, że to jest dobre i zdrowe, ale tak się dzieje i musimy być tego świadomi. Oprócz tego młodzi ludzie próbują, biorą, piją, palą, ponieważ nie chcą być inni od innych młodych ludzi. I to jest też tak, że taka naturalna potrzeba przynależności do grupy to przecież nie tylko jest normalne dla młodych ludzi, ale dla nas dorosłych też chcemy mieć jakąś grupę, do której przynależymy. Wtedy czujemy się dobrze i bezpiecznie, a u młodych ludzi jest to szczególnie istotne i ważne. Taki kolejny wątek, który już jest naprawdę dość niebezpieczny, to jest sprawa tego, że kiedy jest trudno, kiedy młodzi ludzie nagle konfrontują się z trudną dla siebie rzeczywistością, czy to szkolną, czy to domową, wtedy to eksperymentowanie, czy to branie takie po prostu po to, żeby spróbować, może się przekształcić w bardzo poważne uzależnienie i nauk. Bardzo często jest tak, że młodzi ludzie w okresie dorastania, jest im trudno tak naprawdę, jest im trudno w szkole, jest im trudno często w domu, trafiają często na taki mur dorosłych. Ja uważam, że takim istotnym problemem jest to, że my dorośli bardzo chcemy, żeby młodzież była odpowiedzialna, ale tak naprawdę to tej odpowiedzialności młodych ludzi nie uczymy, ponieważ nie dajemy im wolności. To nie znaczy, że jeżeli my poszerzymy przestrzeń i pozwolimy młodym ludziom działać, robić coś swojego, pójść na imprezę, gdzieś pojechać, to że stanie się od razu coś złego, prawda? Ale jeżeli im tego nie pozwolimy, to możemy spowodować tak naprawdę bunt. To znaczy oni sobie sami to wezmą. Natomiast nie dawanie im tego, to nie jest, my nie dając im tej przestrzeni, tak naprawdę my ich nie uczymy odpowiedzialności, ponieważ oni muszą w jakiś sposób mieć jakieś rzeczy, które robią w tym życiu, żeby mogli sprawdzić, co jest dla nich dobre, co jest złe. Dojrzewanie, dorastanie polega na tym, że młodzież musi się zbuntować przeciwko światu dorosłym. Nie ma innej możliwości. Jeżeli tak równo i tak grzecznie dorastamy, to bardzo często i tak ten bunt gdzieś tam nas dopadnie w którymś momencie życia. Czasami zdarzały się takie przykłady, że jedzie młody człowiek na studia do dużego miasta i nagle mówimy o nim tak kolokwialnie, urwał się z łańcucha, tak? Bo był bardzo mocno i krótko trzymany w okresie dorastania. To nie jest dobry pomysł. W okresie dorastania młodzież musi trochę mieć tej przestrzeni dla siebie, gdzie będzie konfrontowała się ze swoją wolnością i ponosiła konsekwencje swoich decyzji. Jeżeli ktoś nie ponosi tych konsekwencji, to nie uczy się odpowiedzialności, ale nie dostaje też wolności. Młodzi ludzie odwrotnie, w tym okresie dorastania bardzo by chcieli być tacy wyzwoleni, robić co chcą, ale nie ponosić konsekwencji. I tutaj jest taka rozbieżność według mnie między potrzebami i oczekiwaniami dorosłych i dzieci. I myślę, że my tutaj, to jest takie miejsce dla nas do zastanowienia się, jak to zrobić, żeby to wszystko pogodzić. Żeby jednocześnie młodzi ludzie
uczyli się zdrowego życia, prawda? Ale żeby też, oni muszą popełniać błędy. Oni muszą na tych błędach uczyć się tak naprawdę prawdziwego, dorosłego życia. Podejmowania decyzji, ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Ja wiem, że jest najłatwiej mieć wolność bez odpowiedzialności, ale niestety jedno ze sobą, z drugim się bardzo wiąże. I tak samo my dorośli musimy uczyć się, żeby tym młodym pozwolić trochę, dać im tej przestrzeni do tego, żeby oni zrobili coś swojego, a potem ewentualnie ponosili tego konsekwencje, prawda?